Edyta Stein pochodzi z Wrocławia. Mieszkała wraz ze swoim rodzeństwem i swoją matką w domu na Nowowiejskiej, dawniej Michaelisstrasse. Jest znana ze swojej bardzo ciekawej biografii. Urodziła się w niemieckiej żydowskiej rodzinie, wtedy w Breslau. Była filozofem, nauczycielką, naukowcem, studiowała na Uniwersytecie Wrocławskim. Odeszła od wiary, a potem, poszukując prawdy, trafiła do kościoła katolickiego, przyjęła chrzest i wstąpiła do zakonu, do Karmelu. Wraz z prześladowaniami Żydów w III Rzeszy opuściła kraj. Była w Karmelu w Echt, w Holandii, ale także stamtąd została deportowana i zgładzona w Auschwitz wraz ze swoją siostrą Rozą. Takie wydarzenie zdarza się we Wrocławiu raz na 15 lat, a może raz na 20 lat. Jest to szczególnie dla członków towarzystwa, ale dla wszystkich interesujących się osobą Edyty Stein wydarzenie niezwykłe. Niezwykłe jest widzieć rodzinę świętej. Ma się poczucie, że uczestniczy się w czymś na pograniczu tego i tamtego świata. Widzi się tę rodzinę w miejscach, w których oni wszyscy żyli 70 lat temu. Częstokroć widząc to miejsce po raz pierwszy od czasu wyjazdu z Wrocławia. It's surprising to me that as far away as Poland, of course it was in Germany that she was born and lived, but that Poland has taken her whole life in their arms and feels quite a bit of ownership for her today. And I know there are exhibits of her in many other places, but I think this may be the largest one, particular since it has so many memories, like the big rooms, and like the school, like the yard, which I remember the big tree. It has so many memories that it makes it more real for me to remember her. It brings a lot of memories. As I said before, when we were in the big rooms, that she organized little plays and stuff, songs for us to sing, to dance a little bit. All that comes back to me now when I'm in the same house as I was born and where she had lived. Różnych perspektyw o tym samym. Rozmawiamy o tej osobie, którą wrocławianie, nie tylko członkowie towarzystwa, znają dobrze, może powierzchownie, może przelotnie, ale wszyscy rozmawiali, słyszeli o Edycie Stein i słyszymy nagle o tej samej osobie od kogoś, kto znał ją jako ciocię, bratanicę, kuzynkę. Really glad that I was able to come again
Actually, we came 2 years later because my husband's kid brother decided that he would like to come here, and he said, you have to come with us. So we came a second time, and this is actually a third time, and it is so much more beautiful here. The house has been completed, the renovations are done, and the house is in use and is being used for such worthwhile efforts that I'm glad to see that, and I think it is a wonderful way to see this house being utilized in order to bring about better understanding between people and between religions and nations. And I think our experience this time is very different again, because we're coming with a group of younger relatives who have never been here before. No dzisiaj tutaj się zapoznałem z rodziną Edyty Stein. Jestem bardzo zadowolony, że tutaj przyjechali, że odwiedzili. Odwiedzili nas dzisiaj też na szabacie w synagodze. Oni też widzę, że są bardzo zadowoleni, że synagoga została odremontowana, że pięknie to teraz wygląda. Nieczęsto się zdarza, aby rodzina patronki odwiedziła jej miasto rodzinne. Ta wizyta była przygotowana od wielu miesięcy. Sama Susan Bardstorff i jej mąż Alfred byli już tutaj dwukrotnie, w roku 1995-1997, ale też byli ciekawi, jak się to miasto zmieniło i przede wszystkim sam dom w ciągu ostatnich 15 czy 13 lat. Pierwsza wizyta w 1995 roku to był dom, był wtedy jeszcze zupełnie niewyremontowany. Można powiedzieć, że straszył betonowym wnętrzem. W tej chwili jest to praktycznie ukończony remont. Jest to też i o tyle istotne, że pokazuje nam Edytę Stein z nieco innej perspektywy, nie tylko jako świętą, nie tylko jako patronkę Europy, ale dzięki ich relacjom poznajemy Edytę Stein jako żywą osobę, która mieszkała w tym domu, która jest jeszcze ciągle żywa we wspomnieniach osób, które były jej rodziną. Dwóch pań, które bardzo blisko związane są z naszą świętą Teresą Benedyktą od Krzyża, czyli z Edytą Stein, to jest pani Susan Bardstorff, która jest siostrzenicą Edyty Stein, a córką jej siostry Erny, i druga pani Charlotte, która jest bratanicą, bo brat miał na imię Arno. Przyznam się, że bardzo dużo czytałem na temat rodziny naszej świętej i przeczytałem jej książkę autobiograficzną, także dosyć dobrze byłem z tym zorientowany. To jest rzeczą przyjemną wracać do heimat, do stron ojczystych, do swego miasta rodzinnego. Mówi, że uczucie jest takie podwójne, jakby wewnętrznie trochę człowiek jest rozdarty, bo oczywiście korzenie tutaj, dom, w którym się mieszkało, wspomnienia, wszystkie całe życie i tak dalej, to jest bardzo wiążące i to pozostaje, a z drugiej strony, no mówimy, zostaliśmy wyrzuceni, to była właściwie ucieczka, to było ratowanie życia i dlatego przyjeżdżając tutaj, człowiek przeżywa to podwójne jakieś takie uczucie. Z jednej strony przyjemne, radosne, a z drugiej jednak to, że łączą się tu wszystkie te wydarzenia związane z Kristallnacht,
i inne. Na końcu syn tej pani Charlotte powiedział, że to, co go uderza, to wielka życzliwość, otwartość ludzi. Tu nigdzie nie spotkało go coś niewłaściwego, czy jakieś słowo przykre, czy coś takiego. Nie, to wszystko na ulicach, gdzie tylko się spotykają, dużo jakiejś takiej otwartości. Więc myślę, że jest to dla nas pocieszające i w tym duchu Wrocław musi w dalszym ciągu swoją sylwetkę kształtować, żeby ta dzielnica, czy to ją nazwiemy wzajemnego szacunku, czy czterech świątyń, czy coś, rzeczywiście była symbolem tej atmosfery, jaka tutaj się dzieje.